przyniosłam wam prezent. No i dzień dobry. Ale ja mam was poznać. Karolina. Radę, tego się na pewno nie spodziewałem, że kogoś tutaj zobaczę. Może, że kogoś zobaczę, tak, ale że nie ktoś będzie mógł ze mną porozmawiać, bo każdą osobę, tutaj, która tutaj się pojawiała, to z reguła nie mogła ani mówić, ani nic przekazywać, a tutaj jest żywa istota, przyszła, rozmawia z nami, sympatyczna, także ja nie wiem, co wielki brat przygotował. Cześć Bartuś, miło. Siema. Pamiętam, no, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Generalnie przyjechałam się do was wprowadzić. Naprawdę? Super. Tak. Rewelacja? Tak. Fajnie. Tak. Jak się jeszcze dowiedziałem, że Karolina zostaje tutaj na noc, będzie z nami tutaj mieszkała, spała, no to już jest w ogóle szok. Druga naprawdę? Dziewczyna? No, cieszę się. Będę cię wspierać. Dobra, ekstra. Pomożecie mi z walizką. Cieszę się. No, ale ja. Wow! Myślałem, że wpadła tylko na chwilę, jest jakieś małe zadanko i tak dalej. Okazało się, że zostaje z nami. Fajnie. Fajnie. Jak ty ładnie pachniesz. Dobra, ważne, dziękuję. Jezu, jaki zapach piękny. Bo my tutaj tylko śmierdzimy już. Naprawdę, mega. Piękna dziewczyna i pięknie pachnie. Wydaje się bardzo pozytywna. Sprawdzałaś pogodę na pewno na kolejne dni, skoro jest tak pusto i gorąco. Aż się przewróciłam. Nie mogę wam powiedzieć. Tak patrzyłam na highlighter. Highlighter. O Jezu, jak tu fajnie u was jest. Tak? No. O Jezu. Bo tu jest Biden. Spoko. Mieliby posiądać, ale... Ale wielki bracie, no to takich rzeczy nam nie mówisz, no, że ktoś by się posprzątał. Ale super, ale ja wam pomogę. A to kiedy możemy otworzyć? Słyszałam, że już. Super. To Bartek, ty chcesz otworzyć? Czyli zostajesz normalnie, będziesz spała i funkcjonowała. Tak, zostaję z wami. Jakie jaja. Mega. Pierwsze wrażenie, super. Wydaje mi się, że gdzieś mogłam już ją widzieć. Rozkomfortuj się. Czemu tak późno? Tak wyszło, no. 4 dni ostatnio. Ale słyszałam, że palicie jeszcze, bym mogła wziąć paczkę fajek, to się z wami podzielę. Masz fajki? Mam. Oczywiście, że no teraz to już jesteś nasza koleżanka. Całuję rączki. No tak, tak po prostu fantastycznie. Faceci też się cieszą, że jakaś druga dziewczyna, więc już będzie bardziej zbalansowane. I nie będą tylko takie męskie rozmowy, więc super pozytywnie. A zobacz, co mi się stało tutaj. Mi robili dzisiaj manicure i pedicure. I zobacz, jak tragicznie to wygląda. O matko, jak ja bym wiedziała, to ja bym ci zrobiła. Ojej, i Karolina ma takie piękne paznokcie, czego jej zazdroszczę, a moje wielki bracie wyglądają tak. Więc aż wstyd gościa tak powitać. No, zrobił nas mamboko wielki brat, jak zwykle. A Igor dopiero się pytał, czy to co, tutaj? To a jest. Robimy? No pewnie, że tu, bo jest najchłodniej. Dawaj tu, Marysiu. Uf, ale gorąco, prawda? Nieźle. Ile myślisz, na dworze może być stopni? Ile myślisz? 35? Magda, myślę, że podobnie. O temperaturę mogę chyba pytać. Obstawiam, że podobnie. No. Dzień dobry. Karolino, jak pierwsze wrażenia? Ojejku, pozytywnie, bardzo dużo takiej pozytywnej energii. Wydaje mi się, że uczestnicy się bardzo ucieszyli. Ogólnie wrażenie domu super. Jesz mięso? Nie. Dobrze. No bo to jak będziemy dobra, coś gotować... To teraz ja. Jesteś tolerancyjna? Tak, jestem tolerancyjna. Jest nas czwórka, każda osoba z zewnątrz niesie na pewno dużo pozytywnej energii. Na pewno przypuszczam kilka nowych pomysłów, bo jakby nie patrząc, troszeczkę żeśmy się wystrzelali z pewnych pomysłów. Nasza kreatywność, przypuszczam, że też wskoczy na jakiś tam nowy level. Znowu. Uwaga, bo ogólnie jesteś, wiesz, dziwnym wydarzeniem, no. Że ktoś wchodzi, ktokolwiek z zewnątrz, bo to tym bardziej w ostatnim tygodniu, nie? No. Bardzo jesteś dziwnym wydarzeniem, a głupio. Ale mam nadzieję, że nie złym. Pozytywnym, pozytywnym, brawo. Wydaje się osobą otwartą, bardzo przyjacielską. Myśli, zanim tutaj już przyszła, no to też pomyślała o grupie, także... Fajna sprawa. Za spotkanie. Tak jest, tak, bardzo miła. Za nas wszystkich. Za wszystkich, tak. Chcieliby też. Zdrowia się. Jakie masz piękne paznokcie. A dziękuję. Jakie piękne. Dziękuję. Jesteś mężatką? Tak, jestem mężatką. Tak. Od półtora miesiąca. O. Od półtora miesiąca? Tak. Gratulacje. Wow, gratuluję. Ale powiedz mi, jesteś też modelką, prawda? Tak, no na pewno. Ja też to zgadłam od razu. No bo wysoka i smukła.